Już w tym tygodniu rozpocznie pracę nowy blok operacyjny Szpitala Wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Inwestycja w rozbudowanej części szpitala kosztowała 54 miliony złotych i spełnia wszelkie medyczne standardy światowe oraz wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Blok operacyjny z siedmioma salami operacyjnymi, szatniami, śluzami, sterylizatornią i salą wybudzeń umieszczony został w nowym budynku szpitala po wschodniej stronie Sieradzkiej lecznicy. Jest to, proszę Państwa, blog operacyjny, który spełni, spełnia wszystkie warunki, jakim powinna współczesna sala operacyjna spełniać, prawda? która jest jak gdyby odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny co do wykonywania procedur zabiegowych. Takim naszym celem jest, żeby tak nowoczesny blog operacyjny był wykorzystany w maksymalnym swoim czasie pracy. Czyli praktycznie przez całą dobę, co jest możliwe choćby poprzez zastosowanie najnowocześniejszych urządzeń. Rzeczą nową, taką bardzo nowoczesną, bardzo użyteczną jest nawiew laminarny. Nawiew pozwala nam w ciągu godziny wymienić powietrze na sali operacyjnej 15 razy, wyposażone w odpowiednie filtry HEPA, gdzie naprawdę to powietrze jest prawie że sterylne na sali operacyjnej. Mamy też nowy artroskop wysokiej klasy, system integracji sali, który pozwala nam na rejestrację zabiegów operacyjnych, na dostęp do systemu cyfrowego zapisywania zdjęć rentgenowskich. Mamy nowe stoły operacyjne, które umożliwiają nam wykonywanie naprawdę już bardzo specjalistycznych procedur. Nieco inne przeznaczenie czeka stary blok operacyjny, który ma już 30 lat. Będzie tam można na przykład leczyć respiratorami ciężko chorych na koronawirusa. W dobie pandemii utworzyć sale operacyjne zakaźne, a także będzie on wykorzystywany, wykorzystany w, jako taki oddział intensywnej terapii dla pacjentów covidowych. Nowy blok operacyjny Sierackiego Szpitala rozpocznie pracę jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.